Jeśli lubisz często chodzić w garniturze, czasem zdarza ci się pewnie słyszeć takie słowa. Co ty dzisiaj taki elegancki? Msza dopiero za 2 dni? Czy ty w ogóle ubierasz się normalnie? Takie właśnie skojarzenia wywołuje dziś garnitur użytkowany bez żadnego nakazu w życiu codziennym. Dlaczego tak się dzieje? Garnitur jest ubraniem, które ma ponad 100 lat. Tak naprawdę jest staruszkiem. Niewiele ubrań jest tak długo z nami jak garnitur. Niektórzy wieszczą jego koniec. Jednak, tak jak mówił Mark Twain, pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Garnitur cały czas jest z nami i przybiera wiele różnych form. Ale żeby wam wytłumaczyć, jaką w przyszłości będzie miał formę, chciałbym zacząć od początku. Garnitur powstał w drugiej połowie XIX wieku jako ubranie londyńskich dżentelmenów. Postanowili oni skrócić marynarki surdutowe i żakietowe, które sięgały niemalże kolan. Marynarki garniturowe sięgają mniej więcej na sadę kciuka. Dało to większy komfort i pozwoliło zachować elegancki wizerunek. Tak naprawdę garnitur składa się z 2 albo 3 części. Z marynarki, ze spodni i opcjonalnej kamizelki. Są najczęściej wykonane z jednego materiału. W rezultacie osiągamy efekt prostej, nieskomplikowanej bryły. Garnitur niesie ze sobą bardzo dużo znaczeń. Tak naprawdę jest opleciony tymi znaczeniami. Pierwszym takim bardzo ważnym znaczeniem, którym bardzo często kojarzymy go, jest symbolem pracy, ale pracy pojmowanej jako w dosyć negatywny sposób, gdzie mężczyzna jest trybikiem w maszynie, gdzie wbija się w garnitur, który musi zakładać do pracy i funkcjonuje w takim rytmie godzinnym od 9 do 5. Wtedy ten garnitur nie jest ubraniem, którego się lubi. Jest ubraniem, które się zakłada niechętnie, jest kojarzone z pracą, ale z tą pracą, która nie jest pojmowana wcale jako przyjemność. Taki garnitur jest uniformem, a uniform z zasady powinien źle leżeć. Wtedy mamy za długie rękawy w marynarce, za długą nogawkę sięgającą obcasa w spodniach. Cały garnitur jest za szeroki i zbyt obszerny. Ja uważam, że lepiej w ogóle nie zakładać garnituru, jeżeli ma źle leżeć. Dopiero jak garnitur jest dopasowany do ciała, on sprawia, że mężczyzna wygląda w nim jak milion dolarów. Ten garnitur może być zbroją, ale też dekoruje nas. Przecież w swoim pierwowzorze chodziło o to, że garnitur miał uwypuklać klatkę piersiową, zmniejszać optycznie biodra i wydłużać sylwetkę. Dobrze dopasowany garnitur właśnie to robi z mężczyzną. Inny symbol, bardzo ważny, związany z garniturem, to symbol męskości. Pewnie wielu z was, na pewno w zasadzie pewnie każdy oglądał filmy z Jamesem Bondem. I w każdym odcinku James występuje w garniturze. To świadczy o tym, jak mocno garnitur jest zakotwiczony w naszych wyobrażeniach. Na pewno garnitur przyciąga pewien rodzaj kobiet i część mężczyzn zakłada garnitur z tego powodu, bo tak samo jak kobieta chce się podobać mężczyźnie, tak samo mężczyzna chce się podobać kobiecie. Jest całkowicie naturalne. Garnitur jest właśnie tym takim specjalnym rodzajem ubrania. Sądzimy, że garnitur noszą dżentelmeni. Ja z tym był zdecydowanie bardziej ostrożny, bo ubranie nie do końca świadczy o dżentelmeństwie. I nie czyńmy z dżentelmenów wieszaków na garnitury. Można umieć się zachować i mieć dużą gładę towarzyską, a niekoniecznie chodzi o garniturze. Garnitur jest bardziej w tym ujęciu deklaracją estetyczną, a nie świadczy o naszym zachowaniu. Możemy zresztą porównać takie osoby jak Jan Kiepura był dżentelmenem, czy Bohdan Tomaszewski też.
ale jeżeli wymienimy któregoś z naszych obecnych polityków, który chodzi w garniturze, to będziemy mieć wątpliwości, czy możemy go uznać za dżentelmena. Politycy bardzo chętnie korzystają z garniturów, ale noszą na swój sposób, bo jest dla nich w pewnym sensie atrybutem władzy i siły. Chcą pokazać swoją wysoką pozycję społeczną i zakładają garnitur. Po angielsku jest fantastyczne określenie na to power suit. Po polsku w wolnym tłumaczeniu to był garnitur, który niesie ze sobą moc i siłę. Garnitur, jeżeli jeszcze nawiążemy do ubrania niosącego moc i siłę, jest w pewien sposób powiązany ze statusem majątkowym i pieniędzmi, ale tutaj musimy wrócić do tego tematu, że to musi być garnitur tak naprawdę uszyty ręcznie przez krawca, a niekoniecznie garnitur kupiony w sklepie na wyprzedaży. Wprawne oko to zauważy. Garnitur jest także bardzo ważnym ubraniem, które stosujemy w obrzędach przejścia. Kiedy zaczynamy swoją drogę, już na chrzcinach nasz ojciec trzyma nas ubrany w garniturze. Jeszcze o tym nie wiemy, że on ma garnitur, dopiero dowiadujemy się o tym później, jak oglądamy zdjęcie, ale następna okazja, kiedy nosimy garnitur, to właśnie jest pierwsza komunia. Tutaj możecie zobaczyć mnie, jakie jestem, jak występuję w garniturze swoim pierwszym podczas mojej pierwszej komunii. Potem następny garnitur zakłada się na studniówkę, gdzie kupujemy ten garnitur, bo sądzimy, że będziemy wyglądać jak dorośli i będziemy w końcu tym mitycznym dorosłym mężczyzną. Jeszcze jest długa droga przed nami, bo potem są studia, gdzie okazjonalnie nosimy garnitury, może zakładamy na egzamin, ale to też nie zawsze, w zależności od kierunku i naszego nastawienia. Najczęściej na ostatnim egzaminie magisterskim mamy garnitur. Później idziemy do pracy pierwszej albo kolejnej i chcemy kupić sobie kolejny garnitur. Tak było w moim przypadku. Ja swój pierwszy garnitur świadomie, bez pomocy rodziców, kupiłem dopiero po studiach, w wieku 25 lat, ale to miało symbolizować wejście dla mnie w dorosłość i w to, że jakby zostawić etap studiów za sobą i wejść świat dorosły w garniturze. W tym mniej więcej czasie także powstała moja pasja związana z garniturami i eleganckim ubraniem, która mnie kilka lat później uratowała. Miałem dość duży kryzys zawodowy, bo miałem zostać naukowcem i wszystko szło w dobrym kierunku, ale w pewnym momencie uznałem, że to nie jest droga dla mnie. Nie wiedziałem, co dalej w swoim życiu zrobić. Ale miałem pasję związaną z garniturami. I być może to za dużo powiedziane, że siła jest w garniturze, ale siła jest zawsze w pasji. I ta pasja pozwoliła mi założyć bloga, gdzie zacząłem pisać o eleganckich ubraniach, o ich kontekście, znaczeniu, symbolice. Później założyłem firmę i dzięki temu tutaj jestem. Jaka jest więc przyszłość garnituru? Co nas czeka? Garnitur będzie zawsze ubraniem ceremonialnym, ale w tej chwili przechodzimy przez pewien renesans eleganckiego ubrania. Te zdjęcia pochodzą z Pitti-Uomo, to są targi mody męskiej we Florencji, które przez wiele lat były tylko imprezą branżową. Od kilku lat zjeżdżają na to wydarzenie bażanci z całego świata, którzy właśnie pokazują, jak należy nosić garnitur i demonstrują, że garnitur można lubić, że jest ubraniem, że nie jest właśnie wołem roboczym, tylko ubraniem, które będzie dekorować naszą sylwetkę i będzie nam dawało ogromną satysfakcję. Oni noszą te ubrania świadomie, często specjalnie po to, żeby się wyróżniać, stąd używam określenia barza. To jest w pewien sposób jakby odrodzenie XIX-wiecznego dandysa. Potrafią grać kolorami, nie boją się jaskrawości, są niesamowicie ciekawie ubrani. Niektóre ich zestawy mogą wydać się kontrowersyjne, ale
ja za każdym razem, jak przeglądam zdjęcia, czy też podczas mojego pobytu na targach, byłem nimi zafascynowany, że mężczyzna potrafi się tak interesująco ubrać. Ci mężczyźni będą wyznaczać trendy, w jaki sposób garnitur będzie postrzegany w przyszłości. Rola w korporacjach garnituru jest systematycznie z roku na rok obniżana. On będzie funkcjonował bardziej jako ubranie codzienne dla osób, które chcą tak chodzić, dla osób wybranych, które zdecydują się na noszenie garnituru. On już raczej nie będzie obowiązkowym ubraniem do pracy, tak jak był w XX wieku, gdzie często służy nam jako bezrefleksyjne, codzienne ubranie. Dziś będzie podlegał refleksjom i będziemy przykładać wagę do tego, jak wyglądamy. Wizerunek mężczyzny się też zmieni. W ostatnich 20 latach byliśmy jakby przekonywani, że mężczyzna nie powinien dbać o siebie, że jest to w pewien sposób niemęskie, że nawet wiązanie krawata zostawialiśmy swoim partnerkom. Nie chcieliśmy się tego nauczyć. To się zmienia i najwyższa pora się nauczyć wiązać krawat i warto, po prostu warto się dobrze ubierać, co pokazują ci mężczyźni na zdjęciach z Włoch, ale także z wielu innych krajów. Ten fenomen nie dotyczy tylko Europy, ale jest bardzo popularny w Azji. Nie mam niestety zdjęcia, ale męska elegancja odrodziła się w Japonii, w Korei Południowej. Chciałem wam pokazać szereg znaczeń, jakie są związane z garniturem i mam nadzieję, że nie będziecie sądzili, że w garniturze ubiera się tylko nudny dziad.